Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dziś mamy czwartek, 15 dzień grudnia, a imieniny obchodzą Ireneusz, Antoni, Weronika, Wiktorii, Maria. Zaczynamy wiadomości dnia. Opublikowano tegoroczny ranking szpitali. W top 100 znalazł się także Kutnowski Szpital Samorządowy. Uplasował się w nim na 85. miejscu w Polsce. Natomiast w naszym województwie wyprzedziło go zaledwie 7 szpitali. Tym samym zajął 8. miejsce w Łódzkiem. Pod ocenę wzięto 7 kryteriów: zarządzanie, jakość opieki, opiekę medyczną, jakość usług, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta i analizę skarg. Ranking przygotowany był już po raz 13 przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz firmę doradczą IdeaTrade. Centrum Onkologii imienia profesora Łukaszczyka z Bydgoszczy wygrało tegoroczny ranking szpitali. Zdobyło 918 punktów na 1000 możliwych. Już w najbliższy weekend zapraszamy do wzięcia udziału w Wigilii Miejskiej. Od 16 grudnia na Placu Piłsudskiego szopka bożonarodzeniowa z rzeźbami kutnowskich artystów i żywymi zwierzętami, jarmark świąteczny, świąteczne smakołyki, ozdoby choinkowe i żywe choinki. 17 grudnia od 15 czytanie najpiękniejszych bajek dla dzieci, kolędowanie w wykonaniu sekcji wokalnej Młodzieżowego Domu Kultury, spotkanie z Mikołajem, zabawy i konkursy, a także inwazja bajkowych postaci. W niedzielę 18 grudnia od godziny 15 parada świąteczna ulicą Królewską Radosne Mikołaje, Szczudlarze, Orkiestra Dęta, zbiórka 14:45 przy kościele świętego Wawrzyńca w Kutnie. Świąteczne życzenia prezydenta miasta Kutno, także wigilijny poczęstunek, koncert galowy 10. Kutnowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
Także ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, występy sekcji tanecznych Kutnowskiego Domu Kultury, kolędowanie z zespołem pieśni i tańca ziemi kutnowskiej. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku złych warunków atmosferycznych program imprezy może ulec zmianie. W Urzędzie Miasta Kutna odbyła się 31. sesja Rady Miasta Kutno. Obrady obserwowała Kamila Samojło. 31. sesja Rady Miasta Kutno rozpoczęła się świątecznym akcentem. Przed rozpoczęciem obrad wszyscy zebrani mogli zobaczyć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie. Co roku obchodzimy ten dzień jako święty. Śpiewamy także kolędy, które śpiewali Jezusowi, królowie i pasterze. Witaj Jezu, ukochany, otwarty jak Również kutnowscy harcerze przekazali na sesji prezydentowi Zbigniewowi Burzyńskiemu i przewodniczącemu Rady Miasta Grzegorzowi Chojnackiemu betlejemskie światełko pokoju. Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu. To sztuka wyrazu miłości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem, chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa. Trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to, kim jest i jaki on jest. Tworzenie pokoju, szukanie dobra w drugim człowieku. Zuchy, harcerzy i instruktorzy chówca ZKP Kutno wraz z światłem przekazują Państwu życzenia ciepła, miłości i spokoju w nadchodzące święta Bożego Narodzenia oraz wszelkie pomyślności w nowym roku. Dziękuję bardzo. Chciałem za Waszym pośrednictwem serdecznie podziękować za betlejemskie światło pokoju i proszę o przekazanie życzeń dla wszystkich harcerzy i zuchów od Rady Miasta, od samorządu, zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Miłym akcentem było także wręczenie radnemu Robertowi Małachowskiemu pamiątkowego dyplomu Najfajniejszy nauczyciel powiatu kutnowskiego w roku szkolnym 2015-2016. Pan Robert Małachowski jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum nr 2 w Kutnie. Pracuje w szkole od 17 lat, w plebiscycie zdobył pierwsze miejsce i 5992 głosy. W imieniu dziennika łódzkiego chciałem przekazać na ręce pana Roberta Małachowskiego, radnego, ale też nauczyciela gimnazjum nr 2 w Kutnie, dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w naszym plebiscycie na najfajniejszego nauczyciela powiatu kutnowskiego organizowanego przez nasze miasto i nasz tygodnik Dziennik Łódzki. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wszystkich komisji stałych Rady Miasta i 19 głosów za, żadnych sprzeciwiających się. Miasto ma już uchwalony budżet na nowy rok. Czego możemy spodziewać się w przyszłym roku? O tym w materiale filmowym. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, wszystkich komisji stałych Rady Miasta i 19 głosów za, żadnych sprzeciwiających się. Miasto ma już uchwalony budżet na 2017 rok i wyniesie on 190 milionów złotych. On już będzie większy, bo wiemy, że będzie większy. Ze względu na te środki unijne i te projekty, które dostaliśmy dofinansowanie, które będą wprowadzone do budżetu, ale dopiero w momencie, kiedy pojawią się wolne środki, czy tak zwana powszechna nadwyżka, więc już myślę w miesiącu lutym, i to wtedy będzie co najmniej 205 milionów, a więc rekordowo dużo. Tak powiem, że 100 milionów budżet miasta przekraczał w 2007 roku, w 2003 to było jeszcze 66 milionów, a więc ten postęp widać, że miasto się rozwija, te dochody rosną. Rok 2017 będzie obfitował w inwestycje. Wśród najważniejszych znajdzie się m.in. rewitalizacja stawów parku Traugutta, przygotowanie infrastruktury dla WORD-u oraz liczne remonty dróg, chodników i parkingów. Ze środków własnych to są zawsze drogi i tych dróg kilka jest planowanych. To jest, żebym już się nie pomylił, to tak, ulica Krzywa, pierwszy etap, to jest etap od ulicy Kolumba do końca w kierunku Traugutta.
klasy 92. Chopina pierwszy etap to jest od ulicy Łęczyckiej do Orzeszkowej, do Hanowskiego drugi etap, a więc od 1 maja do Sienkiewicza, dokończenie trzeciej etap Królowej Jadwigi, modernizacja ulicy Pełowiackiej, Wilczej, chodniki z wjazdami ulica Podrzeczna, Konopnickiej z Orzeszkowej i Mickiewicza na odcinku do ulicy Rzecznej. Oprócz, to są te z naszych środków praktycznie, bo tu nie ma żadnych dofinansowań. Oprócz tego rozpocznie się rewitalizacja, można powiedzieć, budynku przy ulicy Sienkiewicza 9, bo to już taki chyba ostatni budynek nasz, który no, jako właścicielem jest miasta, który no, jest w takim stanie, jakim jest, właśnie nie zamieszkały. Dokończymy rewitalizację parku dla Uta, pozostał jeszcze ten staw, na to też mamy środki przewidziane, także ten park już byłby do końca zrobiony. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kutno na 2017 rok w wersji z uwzględnionymi autopoprawkami? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Stwierdzam, że Rada Miasta Kutno w głosowaniu jawnym przy 19 głosach za, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie było, podjęła uchwałę nr 31/340/16 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kutno na 2017 rok z uwzględnionymi autopoprawkami. Proszę Państwa, to myślę, sobie musimy pogratulować i życzyć, żeby to się wszystko udało nam zrealizować. Bo to są rzeczy, które wy wnosiliście, jak nie w ostatnim czasie, to jakiś czas temu, szczególnie przy tworzeniu strategii. A więc życzmy sobie wzajemnie, żeby nam się to wszystko udało zrealizować. I dziękuję. O budżecie na rok 2017 więcej w programie Wokół Nas. Zapraszamy. Pełnomocnik starosty do spraw pacjenta został powołany po aferze związanej z Kutnowskim Szpitalem Samorządowym. Przez Polskę przetoczyła się fala krytyki w mediach po śmierci małego Maciusia. Starosta Kutnowski stworzył to stanowisko około 1,5 roku temu. W postępowaniu konkursowym na to stanowisko wybrano Beatę Krukowską. Minęło 1,5 roku od powołania pełnomocnika starosty do spraw pacjenta. Pełnomocnik zajmuje się m.in. przyjmowaniem skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Kutnowskiego Szpitala, informowania o trybie składania skarg, a także pomocy w przygotowaniu odpowiednich pism i wniosków w przypadku naruszenia prawa pacjenta. Pełnomocnik wnioskuje też do zarządu szpitala o podjęcie działań, które poprawią organizację pracy i jakość świadczeń. Najczęściej do pełnomocnika spływają pytania dotyczące całego systemu funkcjonowania ochrony zdrowia. Nadal pacjenci jakby nie wiedzą jeszcze, w jaki sposób ten system funkcjonuje. Mają problemy, czy udać się do lekarza, podstawa opieki zdrowotnej, czy też na przykład do nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej, czy skorzystać z SOR-u. I to są głównie takie problemy pacjentów, jak również inne związane na przykład z jakimiś przedmiotami ortopedycznymi, gdzie załatwić sprawę, do kogo się skierować. Też tutaj wiele takich pytań jest. No dodatkowo właśnie rozpatruję skargi związane z działalnością Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. I tutaj pacjent może liczyć na moją pomoc, jeżeli po prostu nie może sobie poradzić bezpośrednio na terenie szpitala z rozwiązaniem danej sprawy. Bardzo często skargi dotyczą szpitalnego oddziału ratunkowego. I być może one nie wynikają ze złego jego funkcjonowania, ale po prostu z natłoku osób, które muszą po prostu korzystać z usług szpitalnego działu ratunkowego. A wiadomo, że jest dużo osób, od razu tworzone są jakieś napięcia, są emocje i to też powoduje, że czasami te skargi no, są. Nie zawsze są uzasadnione. Zmieniła się siedziba biura pełnomocnika. Obecnie znajduje się ona przy ulicy Stanisława Staszica 27. Chcemy być bliżej mieszkańców, chcemy, żeby każdy miał łatwiejszy dostęp, więc jest w tej chwili bliżej centrum miasta. Numer telefonu, jak i mail nie zmienił się. Przyjmuję pacjentów i osoby, które chcą porozmawiać na temat funkcjonowania ochrony zdrowia, czy też złożyć skargę od godziny 8 do 15, z wyjątkiem poniedziałku, kiedy pełnię dyżur w szpitalu i tam jestem od godziny 9 do 11 na terenie przychodni specjalistycznych, to jest pokój 1014A. Warto zatem skorzystać z pomocy pełnomocnika w razie jakichkolwiek wątpliwości.
Uroczystości związane z jubileuszem 70 lat istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Karola Kurpińskiego w Kutnie trwały przez cały rok. W Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się uroczysty, zamykający obchody koncert charytatywny. Pieniądze, które mieszkańcy mogli wrzucać do puszek, powędrują na konto kutnowskiego hospicjum. Wiolonczela, fortepian, klarnet, skrzypce i oczywiście wokal. Te elementy wypełniły finalny koncert obchodzonego w tym roku jubileuszu 70-lecia Szkoły Muzycznej w Kutnie. Cały upływający rok był wypełniony wydarzeniami związanymi z jubileuszem szkoły. I te wydarzenia miały naprawdę najróżniejszy charakter. To były i koncerty wokalne, to były koncerty jazzowe, koncerty... To był w końcu bardzo duże wydarzenie majowe, czyli główne uroczystości jubileuszowe z udziałem władz i naszych zwierzchnich, również z Warszawy, w Kutnowskim Domu Kultury. Tutaj chciałam złożyć szczególne podziękowania panu dyrektorowi Kutnowskiego Domu Kultury, panu Radosławowi Rojewskiemu oraz kierownikowi Centrum Teatru Muzyki i Tańca, panu Krzysztofowi Ryzlakowi. Bo to właśnie w Centrum Teatru Muzyki i Tańca odbył się koncert finałowy, w którym zaprezentowali się uczniowie, nauczyciele czy absolwenci szkoły. Mam nadzieję, że spełniliśmy wszystkie oczekiwania naszych przede wszystkim mieszkańców Kutna, ponieważ szkoła działa w Kutnie, działa i właściwie jest jedyną szkołą artystyczną w powiecie, 70 lat istnienia, więc staraliśmy się pokazać wszystko to, co mamy najlepsze. Repertuar był szeroki, od Moniuszki przez Chopina, Straussa, muzyczne motywy filmowe, aż po Dalidę. Już niebawem szkołę muzyczną czeka remont. Baza dydaktyczna szkoły muzycznej jest nieco inna od klasycznego gimnazjum czy liceum. Oczywiście jest to radość, ale z czym jeszcze pani wiąże nadzieję, jeśli chodzi o remont? Ja po pierwsze się bardzo cieszę, że udało się szkole zakwalifikować do tego programu. To jest program termomodernizacji, ale nie tylko. To będzie również pogłębiony remont, więc wymaga to absolutnie opuszczenia budynku i tu na pewno nie kryję obaw, aczkolwiek ze strony władz miasta, które naprawdę pomimo tego, że nie są naszym organem prowadzącym, ani założycielskim, okazują nam wiele serdeczności i mam zapewnienie, że oczywiście wspólnymi siłami uda nam się ten trudny okres przebyć, tak? Zwłaszcza, że również inne instytucje, jak wspomniał zresztą pan naczelnik Michał Adamski, też przymierzają się do głębokich remontów. Tymczasowa przeprowadzka do innego budynku nieść będzie ze sobą trudności. Część zasobów, jak na przykład fortepiany, mają pozostać w wyremontowanym budynku internatu. Niektóre instrumenty niestety zabieramy, bo musimy mieć bazę do pracy. Dyrektor zapewnia, że uczniowie i kadra będzie organizować pracę, by nie być uciążliwymi dla gospodarza miejsca. Podczas charytatywnego koncertu zbierano pieniądze dla kutnowskiego hospicjum. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja państwa żegnam, zapraszam na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy zachmurzenie duże w całym regionie. Temperatura minus 1 stopień w Kutnie, minus 5 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskale. W dzień przeważnie słonecznie. Temperatura 1 stopień w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskale. W nocy bezchmurnie. Temperatura minus 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskale.